Tak jak wspomniałem na wstępie, to jest zestaw Pro. W tym zestawie są trzy sondy. 11-calowa znana Wam z modelu Cruiser. 15-calowa też znana z modelu Cruiser i Amphibio. Te sondy są wymienne, ale największym dodatkiem jest 22-calowa, prawie 50-centymetrowa sonda, która służy do poszukiwania właśnie na głębokich sygnałów i dużych rzeczy. I ta sonda jest dodatkowym pokrowcem, dlatego że nie zmieściła się do skrzynki. Za chwilę pokażę Wam, jak ona wygląda. To wszystko jest dość solidnych gabarytów i bardzo ciężkie. W związku z tym transport całego takiego towaru został ułatwiony właśnie przez dodanie tej skrzynki. Tutaj mamy oczywiście jeszcze jakiś wewnętrzny pas do tej sondy. Zaraz zobaczymy, co to jest. On chyba służy do zawieszenia w ogóle sondy jako takiej na pasku albo zawieszenia elektroniki. Ja za chwilę sprawdzę, czy to nie jest dodatkowo dodane. Sonda jako taka też ją rozpakuje. Robi naprawdę niesamowite, oszałamiające wrażenie. Bo po prostu jest gigantyczna, jak widzicie. To jest gigantyczna sonda. Nie jest jakaś szczególnie ciężka, szczególnie lekka. Nie ma osłony, jak widzicie od spodu. Ciężko osłonę jest zrobić na taką dużą sondę też, ale nie będziemy jej używać zbyt często, sporadycznie. Trzeba byłoby zważyć, zobaczyć na stronie producenta, jaka jest podana masa, ale ten zestaw robi wrażenie. Zobaczmy, co jest w tym pudełku w folii dokładnie. Co było razem z sondą? Ja tego nie odpakowywałem, więc jeszcze nie wiem, zaraz to sprawdzimy. No jestem, powiem Wam, miło zaskoczony. To jest kopia Meinlobowskich szelek Pro Swing, chyba 45, identycznie to wygląda. Ja pisałem jakieś elaboraty, nie sprawdziłem tego, powiem sumiennie. Nie sądziłem, że jednak te szelki będą po prostu dodane. To zakładamy na siebie, mocujemy w pasie. Tu powinien być jakiś tam stelaż. Widzę, że tutaj nie ma, to jest uproszczona wersja Meinlobowskiej. Ja pokazywałem, który z filmów jest tutaj taki ektoszkielet, który jeszcze usztywnia dodatkowo i na plecach całą konstrukcję. Tu mamy taki bungee cord, który doczepiamy do sondy i urządzenie wisi. Ja dalej rozpakowując rzeczy wytłumaczę, dlaczego cholernie ważną sprawą jest to, żeby w szytym urządzeniu jednak stosować takie szelki i podwieszać wykrywacz, ale tego dowiecie się dalej oglądając ten odcinek. Ok, koniec trzymania w niepewności. Zaglądamy do pudełka. Zobaczymy, jak wygląda to wszystko w środku. Oczywiście mamy instrukcję w języku angielskim. W języku polskim instrukcja będzie niedługo dostępna. Mamy jednostkę centralną. Mamy osłony, mamy shaft, mamy dodatkowe baterie, mamy dwie sondy. Tutaj przed nami jest sonda 15-calowa. Dobrze znana z modelu Macro Multi Cruiser. To już jest też ciężka sonda, jeśli chodzi o pracę z wykrywaczem jakimkolwiek. 15 cali już czujemy w ręku. Też polecałbym do niej szelki. Myślę, że przy 15-22 szelki będą po prostu niezbędne. No i standardowa, dobrze znana nam sonda. Bardzo dobra, ja zresztą jestem bardzo z niej zadowolony. 11-calowa. Obie sondy 15 tak samo są z osłonami. Tu nie będzie problemu. No i 11, tak jak wspomniałem, do szukania przy tej sondzie nie będą potrzebne Wam szelki, chociaż wykrywacz w pełnym uzbrojeniu waży 2,4 kg, co już jest dość sporą masą, jeśli chodzi o poszukiwania i w ogóle wykrywacze. Patrzymy, co jest dalej. Tu mamy słuchawki przewodowe. Ja za chwilę je odpakuję. Bez ceregieli będę to traktował, dlatego że jest to egzemplarz demo, ale no, trzeba zobaczyć. To są słuchawki firmy KOS. Bardzo fajnie. To nie jest zła firma, znana dobrze z Meinlaba. To są słuchawki przewodowe, które wtykamy tym dużym jackiem bezpośrednio w moduł sterujący. Chyba z tego, co wiem, nawet można i stosować tu słuchawki bezprzewodowe. Nie chciałbym skłamać, pewnie trzeba byłoby je sobie dokupić, ale w przypadku tego urządzenia jakby uważam, że to nie jest wybuch, jeśli mamy przy pasku jednostkę sterującą. Patrzymy, co jest dalej. Zapasowa bateria. Ona pozwala na 9 godzin pracy. Chyba fabryczna starcza na 7. To jest bateria, którą wsuwamy w moduł z wyświetlaczem. Właśnie w zestawie Pro dostajemy dodatkową baterię po to, żeby móc dłużej pracować. W wykrywaczu bateria powinna starczyć na 20 godzin, ale myślę, że też realnie 9-10 godzin w takich urządzeniach takie baterie po prostu będą wytrzymywały. Patrzymy, co jest dalej. Okej, tutaj sobie odłóżmy pewne rzeczy. Tu mamy samą jednostkę sterującą. Myślę, że z dość dobrze znaną Wam z modeli Force czy Core przypomina ta centralka dość dokładnie. To jest też podobne wszystko, jeśli chodzi o model Impact. Zobaczcie, tak samo jest przygotowana elektronika od spodu. Nie ma tu głośnika już, co prawda. No i typowe zaskoczenie, śmieszna sprawa.
Kopia Minelaba CTX 3030, tylna bateria odczepiana, proszę bardzo, pod taką pokrywą. To mamy ogniwo, które jest zasilane. Wszystko jest zasilane z jednej ładowarki, więc bierzemy tylko jedną ładowarkę, no i pojedynczo będziemy ładowali te nasze moduły. Dobrze, zobaczmy co dalej. Podłokietnik jest regulowany. Tu są wszystkie funkcje, jeśli chodzi o data logger, też graficzne. Spust do pinpointa i do kalibracji do gruntu. Shaft do podłączenia, ja za chwilę to dokładnie pokażę. No i tekturowe pudełko. W tym pudełku znajdziemy akcesoria. Ja tutaj odłożę może elementy. Tu znajdziemy akcesoria takie jak ładowarka. Śruby do podłączenia sond. Osłona elektroniki, prawda, którą możemy osłonić ten dolny element, który pokazywałem z bateriami na szafcie, prawda? To jest osłona do tej części wykrywacza. Ale także znajduje się pasek do podwieszenia elektroniki, którą pokażę Wam na końcu. Znajdują się ładowarki, ładowarka samochodowa, kable. No i tak jak powiedziałem, jeszcze na ten panel mały z przyciskami i taka mała śmieszna osłonka. To jest najmniej atrakcyjna jakby rzecz tutaj do oglądania. Patrzymy co jest dalej. Oczywiście mamy tutaj cały stelaż, dobrze Wam znany z Impacta. Amfibio to są podobne tematy, wszystko wykorzystuje podobne założenia. Tu widzicie linie, które oznaczają ustawienie sensora, który śledzi położenie sondy do gruntu. Niebieska linia jest dla sondy 11 i 15 calowej, czerwona dla 22 calowej. Ten sensor musi być równoległy do gruntu i równoległy do sondy. Ja to pokażę w następnych odcinkach w terenie zużywania urządzenia. W tym momencie kontynuujemy unboxing i po prostu pokazujemy kolejne elementy. No i przechodzimy do rzeczy najciekawszej. Ten sensor, który daje jakby przewagę tego urządzenia, powoduje graficzne przenoszenie obszaru, który przemiatamy, wizualizuje jak jest położona sonda i mierzy i liczy obszar, który jest przemiatany przez sondę. Ten sensor znajduje się tutaj. Ten sensor miał być według firmy, zapewnień firmy Nocta Macro, nie wiadomo jak będzie, i ten cały zestaw dostarczany także do innych wykrywaczy. W tym momencie z Invenio jest to zintegrowane programowo. Zobaczymy jak to wygląda. Ja pokażę Wam ten sensor, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Oczywiście tam są do niego kable, jakieś gumki mocujące, śruby. Myślę, że to nie jest ciekawe do pokazywania w tej chwili. Natomiast ten sensor montujemy bezpośrednio na stelażu. On patrzy w ziemię i śledzi ruchy sondy za pomocą kamery i za pomocą czujników analizuje po prostu ruchy. I w czasie rzeczywistym w sieci bezprzewodowej po Wi-Fi, jak się mówi Wi-Fi po polsku, po prostu pokazuje jak ta sonda się po prostu przemieszcza. Przed nami najciekawsze elementy. Oczywiście po drodze jest jakaś osłona na ten monitor, na ten ekran, na tą jednostkę sterującą, która chroni przed światłem. Natomiast sama jednostka jest fajnie opakowana, już na gotowo. Można ją z tego wyjąć. Ona waży 1,7 kg, więc to już jest jakaś waga. Posiada takie mocowanie, które pozwala przyczepić ją po prostu do pasa. Do tego jest specjalny moduł, który zaczepiamy za pas. Można to przyczepić bezpośrednio do paska. Można ją nosić także też na pasku na szyi. To jest jednostka sterująca i tu chciałbym Wam ją troszkę dokładniej pokazać. No bo jakby to jest cała esencja tego urządzenia. To jest właśnie ten graficzny cały datalogger, który stanowi jakby największą zaletę tego wykrywacza. Jak widzimy, to wszystko jest dość atrakcyjnie i szczelnie opakowane. Wykonanie jest naprawdę całkiem przyzwoite, jak na urządzenie, które pracuje w terenie. Przyciski są podświetlane. Ja uruchomię teraz tą jednostkę centralną. Ona się zaloguje system i pokażę Wam w wielkim skrócie, w następnych odcinkach, jeśli będziecie subskrybowali, będziecie mogli śledzić, pokażę Wam w wielkim skrócie, jak zostało to rozwiązane. Naprawdę urządzenie jest bardzo intuicyjne i bardzo proste. Tutaj to podświetlenie, te wszystkie rzeczy oczywiście jak w tablecie można sobie bez problemu żadnego regulować. Jak widzicie, cały panel sterujący jest szalenie ciekawy, dlatego że mamy tutaj podaną mineralizację, mamy podaną wysokość sondy. Jak mamy założony czujnik, ta sonda w czasie rzeczywistym przesuwa się, zostawiając nam ślad, jakie jest pokrycie terenu, czy dokładnie przemiatamy. Możemy w ten sposób teren mierzyć. Mamy podaną głębokość i zobaczcie, mamy podane ID jak w zwykłym wykrywaczu i wiemy, czy to jest żelazo, czy to jest sygnał z gleby, jakiś kamień magnetyczny, prawda? Złoto nieżelazne. W prawą stronę skalę mamy do 99. Podobnie jest z audio, ja to Wam pokażę. Mamy natychmiastowy pomiar gruntu.
to, co jest skalibrowane do gruntu, kalibrację do gruntu bezpośrednio na ekranie. Oczywiście są funkcje, pokazane są klawisze, co jest wciskane, można skanować, można wyczyścić zawartość ekranu. Mamy połączenie między bezprzewodowe między wykrywaczem a modułem, wyświetlaczem, dźwięki, wibracje, stan pierwszej baterii, to jest w urządzeniu, stan baterii w wykrywaczu. I to jest menu główne poszukiwania. Później jest menu, w którym pokazujemy sobie skanowanie dokładne. Ja to wszystko pokażę w terenie, ale to jest rzecz, o której ja Wam mówiłem. Wszystkie ustawienia, wszystkie tryby są w języku polskim. Mamy tryby statyczne i 3 tryby dynamiczne i 3 tryby statyczne. Każda z nich ma inne funkcje. Jest tryb podstawowy i ekspert. To są te tryby, które wspiera ta sztuczna inteligencja AI, która się uczy urządzenie i możemy sami uczyć urządzenie. Ono coraz dokładniej rozpoznaje kształty. Do tego mamy tryby szybki, tryb głęboki. Dobrze nam znane z urządzeń Cruiser i Amfibio. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jak widzimy, same funkcje bardzo prosto się wybiera. Czułość, prawda? Możemy skalibrować sensor. To jest tryb basic. Mamy opcję back. Możemy sobie wrzucić. Naprawdę jest tutaj... można się naprawdę tym pobawić. Patrzcie, w trybie ekspert jest już więcej zakładek. Jest czułość, podsygnał wiodący, audio wzmocnienie, dyskryminacja, stabilizator, tony audio, zapis. Naprawdę dużo jest takich rozszerzonych możliwości. Mamy tryb all metal, także wygląda to naprawdę fajnie. Oczywiście mamy też opcje rozszerzone samego urządzenia, jak głośność, jak częstotliwość pracy. Znana nam dobrze z urządzeń multi, częstotliwość 5 kHz, 14 i 20, czyli urządzenie już jest naprawdę bardzo uniwersalne. Przesunięcie częstotliwości, kalibracja sensora, czyli włączenie, wyłączenie sensora, nie kalibracja, przepraszam. Kanał słuchawek bezprzewodowych, czyli można używać słuchawek bezprzewodowych. Podejrzewam, że te słuchawki, które są od Cruisera prawdopodobnie, czy Amfibio, powinny działać. Nie gwarantuję tego, to trzeba się zapytać producenta. Głośność przycisków, wszystkie rzeczy. No i mamy także na samym dole mamy bardzo fajną rzecz, że możemy wrócić sobie do ustawień fabrycznych. Czas, język, jest język polski, jak widzicie, to też jest spora zaleta, ale mamy też coś takiego jak archiwa. Jeśli wejdziemy sobie w archiwa, to możemy sobie zapisywać rzuty ekranu tych przedmiotów, które znajdziemy, ale mamy także samouczek wideo. I w tym momencie, wchodząc w samouczek wideo w języku angielskim, co prawda, możemy sobie odtworzyć jakiś film z pokazanymi ustawieniami. I jeśli nawet nie znamy języka, to możemy się z tego samouczka czegoś nauczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, jak się ustawia urządzenie. Jak widzicie, tutaj wszystko jest dokładnie pokazane. Tu będzie pokazana kalibracja tego sensora. Ja to oczywiście pokażę wszystko w terenie i wytłumaczymy. Będziemy to z Andrzejem prawdopodobnie rozgryzali. Ja już troszkę poćwiczyłem w pokoju, na dywanie, jak to się mówi. Natomiast urządzenie jest niesamowicie ciekawe. Zobaczymy, jaka będzie precyzja pracy i jak ono się będzie sprawowało w terenie. Jeśli chcecie obejrzeć ten odcinek na temat tego urządzenia i kolejne odcinki, to prosiłbym o subskrypcję, powielanie tego filmu na innych forach i w innych miejscach. Do usłyszenia, kochani.